Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus modlił się: Ojcze Święty, zachowaj ich w moim imieniu, które mi dałeś, aby jak my jedno byli. Gdy byłem z nimi, ja ich zachowywałem w imieniu Twoim, które mi dałeś, i ustrzegłem ich. Żaden z nich nie zginął, z wyjątkiem owego syna zatracenia. I tak wypełniło się pismo. Teraz idę do Ciebie i to mówię na świecie, aby mieli w sobie moją radość pełną. Ja przekazałem im Twoją naukę, a świat zaczął ich nienawidzić, bo oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, lecz żebyś ich zachował od zepsucia. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich dla prawdy. Prawdą jest Twoje słowo. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja na świat ich posłałem. Za nich ja siebie poświęcam, aby i oni byli poświęceni dla prawdy. W innych tłumaczeniach Biblii Tysiąclecia powiedziane jest, przetłumaczone jest: uświęć ich w prawdzie, uświęć za nich ja się poświęcam, aby byli uświęceni w prawdzie. Jednak chyba to tłumaczenie, przypomnę, jest to Biblia pierwszego Kościoła, tak zwana Biblia księdza Popowskiego. Chyba jest tutaj to tłumaczenie bliższe oryginałowi. Rzeczywiście w tych słowach modlitwy, mówimy, jest to nazwane, już nazywane modlitwą arcykapłańską Pana Jezusa w czasie ostatniej wieczerzy wypowiedzianą. W czasie tej modlitwy Pan Jezus jakoś mocno podkreśla to, że my chrześcijanie, wszyscy, nie tylko apostołowie, wszyscy ochrzczeni, jesteśmy takim swoistym przedłużeniem obecności Pana Jezusa w tym świecie. Oczywiście pierwszym, absolutnie podstawowym, najważniejszym przedłużeniem obecności Pana Jezusa w tym świecie jest Duch Święty. Ale my możemy też być przedłużeniem obecności Pana Jezusa. Oczywiście dlatego, że jest Duch Święty. I o tyle, o ile się otworzymy na Ducha Świętego, o ile pozwolimy Duchowi Świętemu działać w nas. Ale tak czy owak, idźmy za słowami tej dzisiejszej Ewangelii, tej modlitwy Pana Jezusa i chciejmy być przedłużeniem obecności Pana Jezusa w tym świecie. Tak może nawet pod wpływem tej dzisiejszej Ewangelii, jeśli obojętnie, jeżeli ktoś na przykład słucha rano ten komentarz, to niech przez cały dzień w różnych sytuacjach pomyśli o tym, że jestem przedłużeniem obecności Pana Jezusa w tym świecie. Wchodzę do sklepu, idę coś załatwić, nie wiem, odbieram dziecko z przedszkola, cokolwiek. Pomyślmy, że w tym momencie jestem przedłużeniem obecności Pana Jezusa w świecie, że chcę nim być, mogę nim być, o właśnie, mogę być. Jezus pragnie, żebym był takim przedłużeniem Jego obecności, takim znakiem Jego obecności. Chciejmy być znakiem obecności, czyli znakiem też prawdy, prawdy o Bogu. No, jeżeli ktoś słucha ten komentarz wieczorem, to może jeszcze w ten sposób sobie pomyśleć w czasie jakiejś tam czynności, które jeszcze będzie dziś wykonywał, albo jutro od rana. Pomyślmy, to może być takie fajne ćwiczenie, nie? Robię to, jadę do pracy, właśnie, jadę do pracy. Pan Jezus też, no, nie jeździł samochodem do pracy, ale chodził do pracy. P-
Pewnie pracował w warsztacie swojego ojca Józefa, ale też niektórzy mówią, na przykład Roman Brandstetter wysuwa taką tezę, że Pan Jezus po śmierci swojego ojca Józefa nie pracował w swoim zawodzie, tylko był pracownikiem rolnym. Pracował na roli, bo chciał być jak najbliżej tych najuboższych. Tych ludzi, którzy najciężej pracują i którzy najmniej też zarabiają. Chciał być jak najbliżej nich. I według niego potwierdzeniem tego jest to, że większość przypowieści, które Pan Jezus potem w czasie swego nauczania wypowiada, nawiązują do pracy na roli właśnie. Oczywiście może to wynikać też z tego, że Pan Jezus na ogół mówił do ludzi prostych, ubogich, ale umiał mówić, czyli znał te realia. Więc może Roman Brandstetter ma tutaj rację. W każdym razie Jezus chce, o to się modli, żebyśmy byli przedłużeniem obecności Pana Jezusa. On za nas poświęca siebie, abyśmy i my byli poświęceni dla prawdy. Czyli żebyśmy byli takim darem z siebie, dla prawdy. Czyli żebyśmy byli znakiem prawdy, świadectwem, o właśnie, świadectwem. Świadectwem tego, co uczynił Pan Jezus, świadectwem Jego miłości do nas, świadectwem. Czasem mówimy świadectwem wiary, ale co to znaczy, nie? To tak może być, no być świadkiem wiary. Myślę, że jak tak mówimy o tym byciu świadkiem wiary, to łatwo można to bycie tym świadkiem sprowadzić do po prostu przyznawania się, że jestem chrześcijaninem, do, nie wiem, noszenia krzyżyka, do robienia znaku krzyża, jak przechodzę koło kościoła i tak dalej, nie? A to raczej o coś więcej chodzi. Pan Jezus modli się o coś więcej. O to, żebyśmy byli świadkami prawdy. A bycie świadkiem prawdy to nie jest tylko mówienie ludziom o tym, że Jezus jest Bogiem. I przyznawanie się do tego, że ja wierzę w to, że On jest Bogiem. Bycie świadkiem Pana Jezusa wymaga jednak naśladowania Go. Wymaga postępowania tak jak On. Oczywiście nikt z nas nie będzie postępował nigdy dokładnie tak jak On. Nikt z nas nie będzie takim świadkiem prawdy jak On. Nikt z nas. Ale może dlatego jesteśmy razem. Może dlatego Pan Jezus modli się też o jedność. Modli się o to, żebyśmy byli jedno, żebyśmy się nie rozproszyli. Dlatego Pan Jezus modli się, aby Bóg Ojciec nas ustrzegł od zepsucia, żeby nas nie zabierał ze świata właśnie, bo świat potrzebuje świadków prawdy, którą nam przyniósł Pan Jezus. Ale modli się, żebyśmy nie zostali przez ten świat po prostu zepsuci. Bo świadectwo prawdy, świadectwo o prawdzie, którą nam zostawił Pan Jezus, którą jest właściwie On sam, to świadectwo wymaga takiego konkretu, gdy chodzi o postępowanie, gdy chodzi o słowa. Ale jeszcze jedna ważna rzecz. Nie traktujmy tego bycia poświęconymi dla prawdy, tymi świadkami prawdy, nie traktujmy tego jako obowiązku, jako coś, z czego będziemy rozliczani, bo myślę, że nie było takiej intencji, nie miał Pan Jezus, kiedy się o to modlił, kiedy chciał, żebyśmy byli Jego świadkami. To
On po prostu nas o to prosi. Prosi Ojca, Boga Ojca, żeby pomógł nam to zrealizować, bo to jest dobre dla nas. Ale nie traktujmy tego jako obowiązku. Jeżeli nam to nie wychodzi, to nie myślmy źle o sobie, że jesteśmy jacyś wybrakowani, nie wiem. Nie, po prostu, jeżeli nam się dziś nie udało, to spróbujmy jutro. Jeśli nam się jutro nie uda, spróbujmy pojutrze. A jeżeli nam się uda pojutrze, to spróbujmy, żeby następnego dnia też nam się udało. A jeżeli się nie uda, no to następnego dnia spróbujmy, żeby się udało. I tyle. I tyle. Ale bądźmy naprawdę przedłużeniem obecności Pana Jezusa. Próbujmy być. Próbujmy być. I traktujmy to raczej, tak mi się ciśnie słowo, jak zabawę. Ale nie chciałbym, żeby to zabrzmiało w taki sposób, jakbym to bagatelizował. Bo zabawa może się kojarzyć z czymś mało poważnym. Tak, to jest poważna rzecz, ale traktujmy to jako jednak swoistą zabawę. Jako przygodę, o może tak. Jako przygodę, bycie przedłużeniem Pana Jezusa, obecności Pana Jezusa, bycie przedłużeniem Jego miłości, Jego nauczania, ale przede wszystkim właśnie Jego miłości, która wyraża się czynem. Bądźmy przedłużeniem w tym świecie, nie odchodząc z tego świata, nie myśląc nawet o odejściu z tego świata, tylko myśląc o tym, że ten świat po prostu potrzebuje Pana Jezusa, a my możemy światu pomóc w tym, aby Pana Jezusa zobaczył. Thank you.